Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest czwartek, 13 stycznia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Na początek, kochani, kilka słów streszczenia dzisiejszego pierwszego czytania z pierwszej księgi Samuela. Otóż Izraelici walczyli z Filistynami w bitwie, która okazała się klęską dla Izraelitów. Zginęło około 4000 Izraelitów. Ktoś z nich wpadł na pomysł, żeby sprowadzić Arkę z Shilo. Arka Przymierza to ozdobna skrzynia, w której znajdowały się kamienne tablice, a więc 10 przykazań Bożych. Arka Przymierza była takim znakiem, takim symbolem obecności Pana Boga z Izraelitami. Kiedy Arka Przymierza przybyła do obozu, Izraelici zaczęli z radości krzyczeć, tupać, do tego stopnia, że Filistyni, kiedy to usłyszeli, mieli wrażenie, że zatrzęsła się ziemia. Kiedy Filistyni dowiedzieli się o tym, to zaczęli się martwić, myśląc sobie, że to ten potężny Bóg, który sprowadził plagi na Egipcjan, przyjdzie i będzie walczył przeciwko nim, przeciwko Filistynom. Kiedy przystąpili do bitwy, okazało się, że Izraelici znów przegrali. Zginęło około 30 tysięcy Izraelitów. Wszyscy rozproszyli się do swoich domów, a Arka Przymierza dostała się w ręce Filistynów. I teraz pytanie, dlaczego Pan Bóg dopuścił do takiej wielkiej klęski? Otóż odpowiedź jest następująca. Czy naprawdę oni zaprosili Pana Boga do tego konfliktu? Czy przypadkiem nie traktowali Pana Boga w sposób instrumentalny? Pomyśleli sobie, kiedy mamy te przedmioty, które nam przypominają obecność Pana Boga, czy nie jest przypadkiem tak, że mówimy do Pana Boga, słuchaj, nie masz już teraz żadnego wyjścia, teraz to już po prostu musisz być po naszej stronie. Czy przypadkiem z nami tak nie jest, że w sposób instrumentalny traktujemy Pana Boga, kiedy na przykład założymy medalik albo krzyżyk i pomyślimy sobie, teraz to Pan Bóg już na pewno będzie ze mną. Zamiast pójść do spowiedzi, zamiast się nawrócić, to może łatwiej jest wziąć jakiś taki przedmiot, który będzie nam przypominał o Bożej obecności, czy relikwie, czy krzyż. Te wszystkie przedmioty są ważne i są piękne wtedy, kiedy wiemy o tym, że one przypominają nam o realnej obecności Pana Boga, a nie traktujemy jak jakiegoś talizmanu tych rzeczy, które Pan Bóg nam daje. I czy przypadkiem nie było tak, że oni chcieli zmusić Pana Boga do tego, żeby On działał po ich stronie, nie szukali woli Pana Boga, ale szukali swojej woli? I kiedy patrzymy na dzisiejszą Ewangelię według świętego Marka, to widzimy, że staje przed Jezusem trędowaty. Człowiek, który staje przed Nim i Pan Jezus spełnia Jego wolę. Ale zauważcie, jakie były słowa tego trędowatego. On powiedział, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jeśli chcesz. I tak się stało. Jezus powiedział, chcę, bądź oczyszczony. I zauważcie, Jezus dotknął się. Wkroczył w tę historię, nie tylko przyglądając się, ale dotknął go. Każdy, kto dotyka człowieka trędowatego, również jest skażony, również jest nieczysty. Jezus mówił do apostołów i do wszystkich, żeby przypadkiem nikomu nie mówili o tym, co się stało. Natomiast ten uzdrowiony poszedł i wszystkim rozgłaszał. Jezus już wiedział, że w przekonaniu wszystkich ludzi on jest nieczysty, dlatego że dotknął człowieka nieczystego, trędowatego. Jezus zajął jego miejsce. Ten uzdrowiony mógł wrócić do społeczeństwa, mógł się pokazać kapłanom, złożyć ofiarę za swoje oczyszczenie i być w społeczeństwie. Natomiast Jezus poszedł i zajął jego miejsce. I tak to, kochani, jest, że Jezus często zajmuje nasze miejsce. Nasze miejsce jest na krzyżu. Za grzech powinniśmy być uśmierceni. Podczas gdy Jezus poszedł i On zajął nasze miejsce, zamienił się z nami, żebyśmy my mogli żyć, On umarł na krzyżu. Dlatego jeżeli będziecie zapraszać Pana Boga do różnych trudnych historii swojego życia, to choćby nie wiem, jaka była trudna sytuacja, zawsze pytajcie Pana Boga, jaka jest Jego wola, bo my chcemy spełniać Jego wolę, a nie chcemy, żeby On był na naszych usługach. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.